Witam was wszystkich, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z World of Tanks na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagram w trybie Stalowy Łowca. Dokładnie tak, jest to jeden z trybów ekspedycji, jest to oczywiście linia frontu i właśnie Stalowy Łowca, w którego dzisiaj będę wgrywał. Linia frontu oczywiście na moim kanale była, teraz przyszedł czas ekspedycji na Stalowego Łowcę. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Tak wygląda menu Stalowego Łowcy. Nagrody oczywiście też są. 15 obligacji za drugi, czwarty level, później żetonik, później znowu obligacje, żetonik, ale tam obligacje mnie za bardzo nie interesują. O, fajny styl. Ładnie wygląda. O, to ja chcę mieć. Mnie interesują żetony. Są dwie mapy. Jest bardzo dużo pojazdów w tym sezonie, które właśnie widzimy w moim garażu. W waszym oczywiście one też będą. Jest to tryb, za który nie trzeba nic płacić, nie trzeba nic kupywać. Jest to w każdym garażu identyczne. Zalety niemieckiego czołgu to punkty wytrzymałości i uszkodzenia odstrzału, a wady to prędkość i działanie detekcji radiowej. W Rivenie, czyli w amerykańskim czołgu, penetracja i prędkość to zalety, punkty wytrzymałości i uszkodzenia ostrzału to wady. Penetracja w czołgu brytyjskim i działanie detekcji radiowej to zalety, wady uszkodzenia ostrzału i prędkość. W rosyjskim czołgu zalety to pancerz oraz uszkodzenia ostrzału, a wady to prędkość i detekcja radiowa. We francuskim czołgu prędkość i szybkość ładowania to zalety, a wady to pancerz i punkty wytrzymałości. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że najlepszym czołgiem w tym trybie jest Valkyria. Dlaczego tak mi się wydaje? Jest to czołg z dobrym pancerzem, ma sporo punktów wytrzymałości, prędkość da się ulepszyć, więc tak naprawdę najbardziej mi się wydaje, że ten czołg jest najlepszy. Zobaczymy! Jesteśmy już w bitewce. Bitewka na czołgu niemieckim Valkyrie i zobaczymy, jak to będzie. Tą bitewkę nagrywam po zagraniu bitwy, więc komentarz po prostu dokładam już po. Wiecie, o co chodzi, nie? Na początku trzeba zebrać jakieś zrzuty. Na początku zebrałem amunicję i jak widzicie, to dodało mi 300 doświadczenia do następnego poziomu. Potrzebuję 500, żeby ulepszyć czołg. Teraz na detekcji radiowej, jak widzicie, pod X-em sprawdziłem, gdzie są jakieś zrzuty, jakaś amunicja, jakieś materiały eksploatacyjne. I jak widzicie, już widzę kolejną amunicję. Zielone dymki to materiały eksploatacyjne, pomarańczowe dymki to amunicja, a niebieskie dymki to zrzuty, czyli połączenie tych pomarańczowych i zielonych dymków. Dokładnie tak. Już widzicie, pod X-em zregenerowała mi się detekcja radiowa. Już kliknąłem kolejny raz, żeby sprawdzić, gdzie są kolejne zrzuty, ponieważ w tym trybie trzeba bardzo szybko expić. Jeżeli zostaniecie z tyłu, to tak naprawdę nie macie większych szans, ponieważ no... Jeżeli nawet dostaniecie upgrade podczas walki, to nie będziecie mogli go ulepszyć, dopóki z tej walki jakby nie wyjdziecie. Rozumiecie, o co chodzi? Tam musi być chyba odstęp 10 sekund pomiędzy jednym a drugim strzałem. Wy też oczywiście nie możecie obrywać. Ja tutaj widziałem, że ktoś użył detekcji radiowej obok mnie, na tym moście tak naprawdę, więc ja już szybko tutaj się chowałem za wrak tego statku. Jak najszybciej chciałem sobie jeszcze tej amunicji jednak dodać. 12 pocisków to nie jest dużo, też nie jest mało, ale nie ma szału. W tym momencie widzicie, że na mapie pojawia się zrzut. Na niebiesko to jest taki właśnie spadochron, taki... taka skrzyneczka na spadochronie, o! Niestety mi się jej nie udało zebrać, ponieważ była za daleko i postanowiłem jechać do miasta jak najszybciej to możliwe. Tutaj po tych schodkach zaraz wjadę i zobaczymy, co będzie dalej.
użyłem detekcji radiowej i tutaj sobie powiedziałem: wow, ile tu jest normalnie wszystkiego. Zobaczcie, amunicja, zestawy naprawcze, czy tam materiały eksploatacyjne. Naprawdę full dobroci tutaj dla mnie zostawiła gra. Więc jakby tutaj nie skorzystać z tego, nie? Ale już widziałem na mapie, że ktoś koło mnie jest. Więc tutaj trzeba było zachować ostrożność bardzo dużą, ponieważ nie wiem, którą ma poziom, nie wiem, który on czołg ma. Zostało jeszcze 12 żywych, więc tego trochę jest jeszcze. Bo do 10 miejsca można dostać dopiero jakieś żetony, a raczej punkt do żetonów, do tego ogólnego poziomu łowcy. I w tym momencie widziałem, że tutaj jest bardzo blisko zrzut, więc jak najszybciej lecę po niego. Nie zastanawiam się nawet, czy tutaj ktoś będzie, czy tutaj ktoś będzie miał maksymalny poziom czołgu, czy będzie mi walił za 710 sekund. Po prostu jadę. Po prostu jadę po ten zrzut, bo on mi da tyle, że będę miał już lepsze działo. A raczej lepszy kadłub, bo na piątce to jest chyba kadłub, tak mi się wydaje. Czy to... A, jeszcze nie. Jeszcze mi stu brakuje, więc będę musiał zjechać na dół i wziąć ten zielony dymek. Wtedy będę mógł ulepszyć czołg. W tym momencie widzę, że po drugiej stronie jest przeciwnik. Być może nawet dwóch przeciwników, bo to był taki zlany ten znacznik. Ale zaraz zobaczymy. Kolejna amunicja zebrana. Za mną też pojawia się przeciwnik, więc wiem, że muszę skupić się na jednym. Pojedynek pomiędzy trzema czołgami nie ma sensu. I tutaj wyjechał na mnie rosyjski czołg. Z jednej strony byłem szczęśliwy, a z drugiej strony to było takie... no trochę średnie, ponieważ no też nie chciałem walczyć z czołgiem rosyjskim, ponieważ on ma nawet dobry pancerz. Ale miałem farta, że nie ma ulepszonej wieży, bo wieża w tym czołgu jest największą wadą. Dolną płytę też spokojnie można przebić czołg rosyjski. Tutaj odpalił sobie kółko, które pozwala mu się naprawić, więc ja go musiałem jak najbardziej osłabiać. Właśnie mu się naprawa już skończyła, więc no, już tak naprawdę nie może zrobić nic. Ja szybko do niego jadę, jak najszybciej, żeby nie dostać od niego buły. Musicie oszczędzać HP w tym trybie, ponieważ no, zawsze może się przydać te 30 czy nawet 40 więcej. To może was uratować od tego, że bitwa będzie wygrana. I w tym momencie on mnie objeżdża. Myślałem, że to wejdzie, ale się odbiłem. I tutaj miałem takiego stresa, że jeszcze on mi walnie jedną bułę, ale na całe szczęście odbił się. Ja mam nową wieżę do odblokowania i chcę jeszcze zebrać od niego te dobra wojny. Nie, trofea wojny, przepraszam. To są trofea wojny, zebrane już przeze mnie, prawie na full HP już jestem. Siódme miejsce dla mnie w tej bitwie. 306 brakuje mi do kolejnego poziomu. Tutaj w ogóle będzie śmieszna sytuacja, ponieważ mój przeciwnik chciał mnie znaleźć i chciał mnie dopaść. I ja tak samo. I non stop jeździliśmy wokół wraku. Ale to zaraz jeszcze zobaczycie. Zobaczcie, tutaj wyjeżdżam z tej strony, myśląc, że on już tutaj będzie na mnie czekał, a ja patrzę na mapę i on jest kompletnie z drugiej strony wraku. Więc tak sobie myślę, skoro on mi obkrąża non-stop, to ja spróbuję może wyjechać od strony, z której przyjechałem, to może się na niego jakoś napatoczę. No i mi wyszło. Tak to bym znowu po drugiej stronie i znowu byśmy się nie widzieli. Ale jest tutaj bardzo niebezpieczna ta sytuacja, ponieważ jest to czołg brytyjski. On ma bardzo krótkie przyładowanie,
które naprawdę może mnie ścisnąć. Ja tutaj już się żegnałem z swoim tutaj czołgiem. Ja już myślałem, że będzie po mnie, ale na szczęście bardzo dużo się odbijał. Źle celował, źle przymierzał i udało mu się odbijać ode mnie. Tutaj popełnił bardzo duży błąd przeciwnik. Odpalił dodatkowe umiejętności dla załogi. Ten perk jest świetny, bo strzelacie tak naprawdę co sekundę, więc no, to jest karabin maszynowy, a nie czołg. Ale jest jedno ale i to bardzo duże. Jeżeli to odpalicie, tracicie praktycznie 200 HP na sekundę. To jest... Dobra, może to przesadziłem. 100. 100 HP na sekundę, ale to też jest bardzo, bardzo dużo. I też bardzo dużo odbiera wam szans na wygranie tego pojedynku. Też wam dodaję z tego względu, że macie pocisk co tak naprawdę sekundę. Ale odejmuję wam z tego względu, że... Tutaj niestety pocisk nie wszedł. Że nie macie po prostu życia. I na przykład jeżeli ja bym miał najlepsze działo, które zadaje po 750, to on by już zginął dawno. Ponieważ on sobie to odpalił i zostało mu tylko 400 życia, więc... Tutaj odpalam detekcję radiową. I szukam przeciwników. Myślę to teraz zrobić. Wydaje mi się, że zjechanie do tego garażu byłoby najlepsze. Ale teraz się zapytacie, no dobra, ale czemu jedziesz tyłem? Tyłem jadę dlatego, że po prostu chcę uniknąć jak największej straty tutaj HP. Ponieważ gdybym jechał tyłem, byłaby bardzo duża szansa, że właśnie ten francuski lajcik wjechałby mi na tyłek i zaczął we mnie strzelać po bardzo, bardzo dużo. W tym momencie widzę zrzut, odpalam turbo sprężarkę i jadę po niego jak najszybciej. Tutaj prawie się też zaraz... A nie, to nie ta bitwa. To nie ta bitwa. Myślałem, że się zaraz wywalę. Ale jednak nie. I tutaj był bardzo duży problem. Tutaj byłem bardzo już... pogodzony z tym, że mogę zaraz zginąć po prostu. Jeszcze mi nie poleciał pocisk tak jak chcę. No ogólnie słabo. Na tyłku jeszcze miałem francuski czołg. Ja myślałem ogólnie, że w tym miejscu stoi czołg... nie brytyjski, a... francuski. I w tym miejscu jeszcze się okazało, że... To jednak nie jest czołg francuski, który strzela po 100, tylko czołg niemiecki, który strzela po 500. Tutaj pocisk wszedł Brytyjczyka. Tutaj szybki obrót na niego. Na całe szczęście jestem w kółku naprawczym, więc naprawdę bardzo dużo mi pomogło to. W tym momencie on bardzo duży błąd popełnił, że on tak na mnie wyjechał. Widział, że odpaliłem kółko naprawcze. I zamiast zostać tam u góry i klepać mnie w garnki, to on wyjechał na środek pola. Ja po prostu go wysnajpiłem, no. Decyzja była nie najlepsza ze strony tego właśnie gracza. Ja popełniłem tutaj też duży błąd, że tak się rzuciłem na ten zrzut. Ale tutaj jest Walkiria. I ta Walkiria jest naprawdę dużym problemem do... Póki nie zobaczę, że jest stokowa. W tym momencie widzę, że jest stokowa. Po prostu strzelam do niej jak do kaczki. Ja wiem, że ona tak naprawdę mnie nie przebije. Ona ma najlepsze działo. Tak naprawdę nie wiem, jak ona ma najlepsze działo. Ta Walkiria. Ponieważ żeby mieć najlepsze działo, musimy ulepszyć kadłub i silnik. A ona jest stokowa. Więc nie wiem, jak ten gracz to zrobił. Ale ma talent. Tutaj mój błąd, ponieważ mogłem już go dobić w garnek, ale się zawahałem. I teraz dobiłem ten niebieski czołg. Tak naprawdę miałem farta, że pocisk od Walkiri się dingnął, bo mogłem stracić jeszcze dużo HP. 5000, więc
Tutaj mój błąd też był bardzo duży. Tutaj jestem widoczny. W tym momencie wiem, że jestem w sytuacji słabej, ponieważ ja nie widzę nikogo. Dopiero teraz na detekcji radiowej widzę, że ktoś stoi przede mną. Ale to też nie jest jasno powiedziane, w którym miejscu. I w tym momencie widzę francuski czołg, który nie wiem, jakie ulepszenie ma. W tym momencie też pudło z mojej strony bardzo duże. I staram się celować w ten francuski czołg. Kolejne pudło, bardzo nieładne. Kolejny Brytyjczyk, który włączył sobie obniżenie HP, ale dodatkowe umiejętności dla załogi. To nie było dobre, ponieważ w strefie on i tak tracił 10%, więc mógł tam wygrać. Więc mógł tam wytrwać maksymalnie 10 sekund. A jak to odpalił, mógł wytrwać jakieś 6-7, więc on by dojechał najprawdopodobniej. Ale niestety mu się nie udało. Tutaj miałem problem. Za niedługo włączy się strefa, a mnie goni kulka francuska, którą muszę jak najszybciej zniszczyć. Udaje mi się ją zniszczyć, polosowało mi uszkodzenia. Już zaczynam tracić HP, on również. I w tym momencie dobijam go i wygrywam ten Battle Royale. Po tej bitwie otrzymałem 15 poziom i bardzo dużo bonusów. Tak wygląda ogólnie rezultat. 300 punktów na moje konto, 5 zniszczonych czołgów i 9000 zadanych uszkodzeń. Jesteśmy w kolejnej bitwie. Tym razem, jak mówiłem, na francuskim czołgu. Bitwa jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo ładna, ponieważ były takie sytuacje, że w tym czołgu nigdy bym się ich nie spodziewał. Na pewno bym się nie spodziewał końcowego wyniku. Wjeżdżam teraz do zielonego dymku. Oczywiście trzeba jak najwięcej zbierać tych bonusów. I mam nalot. W tym momencie nalot już zebrany. I detekcja radiowa już zaraz się naładuje. Czy jej użyję od razu? Oczywiście tak. Jak widzicie na mapie, jest bardzo dużo przeciwników. W tym momencie byłem naprawdę w tarapatach ogromnych, ponieważ goni mnie Brytyjczyk, który ładuje 2 sekundy, a ja muszę uciekać tym małym francuskim czołgiem jak najszybciej, żeby on mnie nie sklepał do zera, ponieważ on może to zrobić w bardzo błyskawicznym tempie. Ja niestety ładuję 3 sekundy ponad, więc to jest naprawdę bardzo trudne, żebym go sklepał. Ale na razie jeszcze żyję. Uciekam jak najszybciej do przodu i staram się zebrać jakiśkolwiek bonus, ponieważ no, ja w tym momencie już myślałem, że ta bitwa będzie przegrana. No niestety nie pomyślałbym nic więcej. Zostało 19 graczy. Ja mam tak naprawdę 3/4 życia. Mam najsłabszy czołg w tym trybie. I jeszcze zerwałem sobie w tym momencie gąsienicę. Po prostu początek tej bitwy nie był wymarzony. Wymarzone początki bitew w tym trybie to jest oczywiście zrzut koło zrzutu, zebranie 2 zrzutów i macie od razu 3., 5 level. To jest najpiękniejsze. Tutaj jeszcze oczywiście trafiłbym w ten czołg, ale przeszkodziła mi w tym budka, w którą niestety trafiłem. A jak wiemy w tej grze, jeżeli trafimy z hita w jakikolwiek obiekt, to on się zniszczy, ale pocisk już nie przeleci. W tym momencie też miałem wielkiego farta, ponieważ wcześniej tego nie widziałem. Ten pocisk hit przeleciał naprawdę milimetry nad ciężarówką. Gdyby on trafił w ciężarówkę, najprawdopodobniej bym przegrał ten pojedynek. Ale no, możecie wnioskować, że jeżeli wam pokazuję tą powtórkę, to ten pojedynek jeszcze wygram. Zbieram trofea wojenne i jadę do przodu. Radio odblokowane, wszystko odblokowane. Dynamika jeszcze chyba, tak dokładnie, dynamika. Jeżeli ktoś się zapyta, po co ja biorę dynamikę na czołgu, który i tak jest szybki? Zobaczcie sobie. Wezmę sobie
maksymalną prędkość. Ale co to mi da w dalszym rezultacie? Jeżeli ja będę miał wolny czołg później i nawet się nie rozpędzę do tych prędkości 75 na godzinę. Ponieważ jeżeli chcecie grać na pancerz, czyli na przykład bierzecie kadłub i wieżyczkę w późniejszym etapie na pancerz, ten czołg nie będzie jechał, nie będzie pełnił swojej roli w tym, co ma robić po prostu. On będzie jechał bardzo wolno i będzie jechał maksymalnie 30, bo silnik będzie za słaby, będzie miał za słabą moc silnika, żeby ciągnąć ten czołg do przodu i po prostu będzie ciężko to wygrać. W tym momencie ulepszyłem działo też i miałem bardzo dużego farta w tym momencie. Jak widzicie na mapie, zrzut jest koło mnie. Już zaraz samolot go zrzuci. Ja tutaj się staram troszeczkę uciec, żeby nikt mi nie wklepał zaraz za 500 i zginę. Podjeżdżam po zrzut, zbieram go 2 sekundy do końca i uciekam jak najszybciej. W tym czołgu jest bardzo specyficzne to, że musicie tak naprawdę do 7 poziomu nim uciekać. To jest bardzo specyficzne w tym czołgu. Ja tutaj nie chciałem też być wykryty przez ten brytyjski czołg. Ale on był też nieulepszony teraz, widzę, więc mogłem na spokojnie go atakować. No mogłem jeszcze zebrać zrzut, ale to jest błąd mój. Biorę mobilność. Ktoś się zapyta, czemu biorę mobilność, ponieważ pancerz i tak na tym kadłubie, zobaczcie jak on jest pochylony, odbija. Więc lepiej jest moim zdaniem wziąć mobilność i pełnić to, co się podstawowo miało pełnić, czyli objeżdżać czołgi, zaskakiwać je z różnych flank i po prostu robienie tego, na co oni się nie spodziewają. A jeżeli ja biorę pancerz, to stawiam już z góry na to, że będę walczył z nimi jeden na jeden w ciasnych odległościach, naprawdę po 50 metrów będziemy się wymieniać magazynkami czy tam pociskami. A ja tego nie chcę. Ja wolę grać mobilniej i bardziej pod właśnie swoje możliwości tutaj mobilne, że tak to nazwę. Jadę w tym momencie po amunicję, ponieważ amunicji nie jest dużo, a poza tym brakuje mi bardzo mało do kolejnej wieżyczki. Na mapie już widzę kolejne zrzuty, więc obracam się w tamtą stronę. Widzę rosyjski czołg, więc tutaj to będzie słabe. Ale udaje mi się uciec. Jadę po zrzuty. Widzę 2 zrzuty, jeden już jest praktycznie przede mną. Coraz bliżej mnie jest brytyjski czołg, który właśnie dostaje tam z tyłu od swoich przeciwników. Ja podjeżdżam na spokojnie do zrzutu, zbieram go, patrzę w tamtą stronę, ponieważ wiem, że tam są 3 czołgi, które naprawdę, naprawdę mogą mi zagrozić. W tym momencie zobaczcie, jaki tutaj jest chaos na tej mapie. Jak ich jest dużo. To aż po prostu szkoda słów. Tutaj mój zes po prostu nie znał granic. Nie trafić w czołg taki duży z tak celnego działu to naprawdę jest słabe. Zbieram trofea wojny teraz po brytyjskim czołgu. I brakuje mi tylko 59 punktów doświadczenia do kolejnego poziomu. Więc jak najszybciej obracam się, włączam detekcję radiową i patrzę, gdzie są jakieś materiały, które mogę zebrać i dostać za nie chociaż te 150 punktów doświadczenia. Amunicja już jest zbierana przeze mnie i tutaj uważajcie na ten wybór. Nigdy nie bierzcie działa ozonkowo burzącego. To działo nie ma prawa bytu. To działo ma tak małą penetrację, 30 penetracji kontra czołgi, które mają po 270 na przykład, 200 i naprawdę kosmiczne mają te pancerza. Mają naprawdę kosmiczne te pancerza, więc jeżeli wyjedziecie na przykład pomiędzy taką Walkirię, a wy będziecie mieli to działo ozonkowo burzące, to powiem wam tyle, że będziecie go klepać za 20, a on was nawet za może 750.
Więc jeżeli lubicie kogoś klepać za 50, to polecam. Ale ja raz wziąłem to działo i po prostu... Moja reakcja była niezastąpiona. Po prostu moje załamanie było nie do przebicia. Po prostu myślałem, że to będzie działo, które wiecie, będzie klepać za 0,5 tysiąca. Będzie to taka Godzilla jeżdżąca 70 na godzinę. Ale nie, to nie jest Godzilla jeżdżąca na 70 na godzinę. I nie polecam. Czołgi kolejne przeze mnie niszczone, a raczej drugi w tym spotkaniu przeze mnie zniszczony. Tutaj mój kolega, który jest w tym samym czołgu co ja, w tym samym czołgu, który jest tak samo słaby, no bo ten czołg nie jest dobry, no nie oszukujmy się, on jest szybki, on jest mały, ale on nie jest taki, że każdą bitwę będzie wygrywał. W tym momencie szukam czołgów, które w tym momencie tutaj non-stop włączają tą detekcję radiową. Bo pamiętajcie, że jeżeli włączacie detekcję radiową, to widzicie wszystkich przeciwników w chyba zasięgu 400 metrów. Ale oni widzą was również, więc mogą was albo blindować, albo po prostu na was jechać. Więc z tym uważajcie po prostu, bo czasami może być tak, że klikniecie tą detekcję radiową i okaże się, że będziecie w samym środku wielkiej wojny. Nawet nie będziecie mogli z niej wyjechać. I to będzie kiepskie. Tutaj naprawdę ładne combo będzie i najładniejsza chyba sytuacja z tej bitwy. Zobaczcie, objeżdżam ten czołg radziecki, on się jeszcze odbija. Jeszcze ta moja kuleczka wlatuje w ten czołg radziecki i walnie go za 0,5 tysiąca. Tak naprawdę to jest naprawdę bardzo dużo w tym trybie. 100 mniej to i tak już jest dużo, bo zaraz ktoś może odpalić jakąś mgłę, która ci zje po prostu. I będziesz miał naprawdę bardzo ciężką sytuację. Valkyria tutaj z dwóch dział dostała w tyłeczek i jak najszybciej na niego jadę. Radziecki czołg tutaj jest ustawiony do mnie w taki sposób, że mogę w niego na spokojnie walnąć. Dopiero w tym momencie zauważyłem, że dwa pociski weszły w ten czołg radziecki. Nie wiem w jaki sposób. Ja myślałem, że jeden pocisk wszedł tam pod gąsienicę, gdzieś się wdarł, ale jednak weszły aż dwa. W tym momencie objeżdżam dwa czołgi i mam zamiar walnąć temu niemieckiemu czołgowi w tył wieży. Radziecki czołg naprawdę na ogrysku, tylko 200 wytrzymałości zostaje temu radzieckiemu czołgowi. I ja jadę jak najszybciej, jadę pomóc temu radzieckiemu czołgowi, żeby jak najmniej zostało mi do sklepania przez tutaj niemiecki czołg. Ale tutaj jest bardzo zła sytuacja, ponieważ on jest na full HP. Ja już się żegnałem tutaj ze swoim czołgiem. Nie byłem po prostu w stanie uwierzyć, że ja tutaj jeszcze to wygram. Naprawdę starałem się robić co mogę, ale no nie było szans według mnie na tamtą porę, żeby tutaj wygrać tą walkę. On zaraz jeszcze coś zrobi, ale tutaj jeszcze nie będę spoilerował. Właśnie w tym momencie włączę turbo sprężarkę, a wiedziałem, że jeżeli on mnie staranuje, to już będzie po mnie. Więc jak najbardziej uniknąłem tego tarana. I w tym momencie zostało mu 200 HP i w tym momencie... I teraz uświadamiam sobie, że wygrałem tą walkę i jestem przedostatnim czołgiem w tej bitwie, który... I mogę wygrać to nawet! Tym czołgiem wygrać bitwę to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadkie, niemal niespotykane w tym trybie. Ten czołg naprawdę jest bardzo słaby na ten tryb. A co najlepsze, w tym momencie orientuję się, że to są pociski odłamkowo burzące. A jaki czołg ma pociski odłamkowo burzące? Dokładnie tak, czołg francuski. Czyli zostały dwa czołgi potencjalnie najgorsze tak naprawdę w tym trybie i walczą pomiędzy sobą. I w tym momencie widzicie, jak działa
działo odłamkowo burzące. Jestem najmiększym czołgiem, jaki może być w tym trybie. I on mi zadał 65 uszkodzeń, podczas gdy ja mu zadałem 500. Jak najszybciej trzeba uciekać z tej zamkniętej strefy. On też jest szybki. Chciałem mu zrobić zasadzkę, jak najszybciej tutaj wjechać i odblokować mu ten most, a raczej zablokować ten most. Ale mi nie wyszło. Rzucam mu tą kulkę. Strzelam teraz z dwóch dział. On od boku zabiera mi tylko 172 uszkodzenia. I kończę ten czołg. Bitwa była tak naprawdę kompletnie dziwna. Od początku bitwy powinienem zginąć. Spotkałem brytyjski czołg, spotkałem francuski czołg. Wszystko było przeciwko mnie. Zwłaszcza pod koniec, kiedy zostałem sam na sam z full HP-kowym czołgiem niemieckim. Naprawdę piękna bitwa. Moja ulubiona w tym trybie. Zniszczyłem 4 czołgi. Zadane uszkodzenia 10 tysięcy tak naprawdę. I wygrana bitewka. A ja w tym odcinku dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do kolejnych odcinków na moim kanale. Oceny filmiku łapką w górę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z WOTA, FIMA, GTA czy Minecrafta. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!